A czy Pani już wie, co chciałaby Pani uczynić takim motywem przewodnim swojej kampanii? Bo ja, tak patrząc na to, co proponuje ta Zjednoczona Lewica, to tak uczciwie mówiąc, nie bardzo wiem o co im chodzi. Dziękuję za to pytanie. To, co, gdzie jesteśmy na wspólnym gruncie ze Zjednoczoną Lewicą, to jest na pewno poczucie tego, że dobrze byłoby zadbać o dobrą jakość życia ludzi. I teraz my to. Nie, wszyscy już chcą. Ja wiem, dbać. Już ale już teraz, nikt nie przebije pani szydło, to już tak dba, wie pani że co ale nie wystąpi, Chodzi o to, Tylko trzeba zapytać się, jak to zrobić. I to, co ja widzę jako ogromne zagrożenie, mając przed sobą i Konstytucję Rzeczpospolitej Polski, napisaną w projekcie przez, przez PiS i, i program PiS-u, to jednakże na dzień dzisiejszy zadbanie o dobrą jakość może się odbywać poprzez utrzymanie obecnej konstytucji, a nie łamanie podstaw tej konstytucji, poprzez dbanie i utrzymanie niezawisłości sądów, a nie poprzez totalne rozwalenie niezawisłości sądów, poprzez dbanie w ramach konstytucji o rozdzielność Kościoła od państwa. Rozdzielenie sakrum od profanum, nie mieszanie tego na różnych płaszczyznach, i to też jest to, o co, o, o co, o, o co chodzi lewicy, to jest również wreszcie zastanowienie się. być pani nie potrafią tego tak jasno powiedzieć, jak pani. Ciekawe dlaczego. Ja mam przed sobą dwie kartki minimum programowe lewicy, i tutaj z tego to wynika. Naprawdę. Także to są podstawowe rzeczy, do których. Do których lewica zmierza, i jeszcze dwie dodatkowe. Mi się wydaje, że my nie do końca rozumiemy, na czym polega artykuł 33 Konstytucji, który mówi o tym, że mamy realizować politykę państwa przy uwzględnieniu równości kobiet i mężczyzn. Nie polega to na podciąganiu kobiet do mężczyzn, polega to na uwzględnianiu interesów, potrzeb, doświadczeń kobiet i mężczyzn. Przy czym, jeżeli o mnie chodzi, i myślę, że tutaj lewica też tak myśli, Rządzenie nie polega na tworzeniu bez przerwy nowych przepisów. Pani profesor Łętowska powiedziała cudną rzecz na spotkaniu z nowym Rzecznikiem Praw Obywatelskich: Prawo jest mądrzejsze od swoich twórców. Rzecz polega na tym, żeby zacząć wreszcie stosować prawo, które obowiązuje, a nie udawać, że się coś robi poprzez zmienianie przepisów. Ja tutaj miałam sporo doświadczenia pracując jako ekspertka w Sejmie i w Senacie, i to jest przerażające. My naprawdę głównie psujemy prawo. Zamiast je stosować, więc to jest kolejny punkt. No, I wreszcie... to widzimy po liczbie nowelizacji. Wie pani, zwłaszcza kodeksów, które powinny być taką stoją prawa, a po prostu zmieniane do... są po kilkadziesiąt razy. Po... Tak. I doprowadzają do tego, że my tego prawa nie znamy. Mamy, wczoraj spotkałam się z sędzią, który popatrzył na moje kodeksy i mówił, to już proszę Pani jest nieaktualne, kodeks postępowania karnego właśnie żeśmy zmienili po raz kolejny. Czyli my nie jesteśmy w stanie jako prawniczki, prawnicy nauczyć się tego, co jest, a to się już zmienia. Stabilność państwa, dobre państwo polega na tym, że ludzie mają oparcie i wiedzą na czym stoją. Co więcej... Ja podkreślam transparencję i mam, ja ma, mam świadomość, że transparencja nie polega na tym, że nawet będziemy mówić, co my robimy, pokazywać, co my robimy, ale trzeba jeszcze rozumieć, co to znaczy. Trzeba rozumieć, na czym to polega, czyli trzeba mówić w sposób, który będzie naprawdę zrozumiały do ludzi. Ale jest jeszcze jeden punkt, który jest dla mnie niezwykle ważny i który również tak naprawdę zdecydował o tym, że się zdecydowałam na to. Dla mnie jest niezwykłym policzkiem dla dużego narodu, który który chce być i który jest na dzień dzisiejszy, jest jednakże narodem demokratycznym, żeby po raz kolejny odrzucać nawet projekt i nie rozmawiać o projekcie ustaw o związkach partnerskich dla wszystkich, bez względu na płeć, a dla mnie jest również ważne rozmawianie o małżeństwach dla osób. Jednopłciowych dla kobiet i kobiet i mężczyzn i mężczyzn, to jest w konstytucji i dobrze byłoby to zobaczyć. I taka, takie przyzwyczajanie ludzi do tego, że można dyskryminować, a to jest artykuł 32 konstytucji ze względu na posiadaną cechę, jest wydaje mi się niezwykle niebezpieczny, groźny. I to, co mamy dzisiaj z uchodźcami, jest pewnym skutkiem tego, że w ogóle taka narracja, jaka się w Polsce odbywa, i na szczęście, tak jak pani zauważyła, się zmienia, jest możliwa.